to widok przywitamy się po skrzatowemu. Pośród traw, pośród drzew, krasnoludków chaty, słychać tam wesoły śmiech, to się śmieją z krzaty. Hi, 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 ha, 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 kto się śmieje i ja. Hi, 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 ha, 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 kto się śmieje, ty i ja. Pośród traw, pośród drzew, tupią małe nóżki. Słychać tam wesoły śmiech, tańczą krasnoludki. Hop, 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 tup, 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 kto tak tańczy, ty i ja. Hop, 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 tup, 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 kto tak tańczy, ty i ja. Uwaga, pokazujemy nasz mały paluszek. Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mówka, ale proszę cię, panie, przyjdź do mego serduszka, ale proszę cię, panie, przyjdź do mego serduszka. Pięknie zaśpiewaliśmy, to teraz uwaga, szykujemy się, rozgrzewamy się naszą zbiórkę. Wszyscy się rozgrzewamy, rozgrzewamy ręce. Zbijamy się jedną ręką, drugą ręką, dwoma łączkami. Jedna ręka, jedna noga, druga ręka, druga noga. Dwie ręce, jedna noga, dwie ręce, druga noga. Teraz uwaga, będą dwie ręce, dwie nogi. Trzy, cztery. Jeszcze raz. Trzy, cztery. I na zbiórkę naszą idziemy. Hej hop, hej hop. Na zbiórkę by się szło. Tra la 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 la. To teraz na zbiórkę skaczemy. Hej hop, hej hop. Na zbiórkę by się skakało. Tra la 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 la. To teraz na zbiórkę biegniemy. Hej hop, hej hop. Na zbiórkę by się biegło. Tra la 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 la. To uwaga, na zbiórkę idziemy. Skaczemy. I biegniemy! Szybko, szybko, szybko biegniemy! Pięknie, słuchajcie, ja teraz będę miała nasze skrzatowe światełko odpalone. Pomocnik mój mi odpali światełko. Mamy nasze światełko. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważna zbiórka. Dzisiaj kończymy naszą sprawność, nasz guziczek, Pani Jesieni. Chciałabym, żebyście jej pokazali Waszego jesiennego skrzata. Słuchajcie, a czy wybraliście imię dla tego Waszego skrzata? Wybraliście imię? Kuba, jak się nazywa twój jesienny skrzat? Bennett. Jak? Jeszcze raz powiedz. Bennett. Super, fantastycznie. Ola, jakie ty masz imię dla skrzata swojego? Mikrofon trzeba włączyć, Oleńka. Rudzik. Rudzik, super. Jaś? Badelman. Wow, super. Maja, czy ty masz imię dla swojego skrzacika? Truskawka. Truskawka. Mój nazywa się Borowik. Druga bardzo lubi grzybki, więc swojego nazwała od grzybka Borowika. Mam moje światełko. Postawię je tu bliżej. Zobaczcie, nasze serduszko się tu świeci koło mnie, koło mojego skrzata. Zanim nastąpi ta wielka chwila, to ja mam dla Was zagadkę. Możecie mi odpowiedź albo pokazać i przyniesiecie tą rzecz, albo ją narysować. Więc będzie Wam potrzebna czysta biała kartka i na przykład ołówek albo kredka. Potrzebna będzie czysta biała kartka i ołówek albo kredka. Słucham, Kuba. Może być długopis. Może być długopis, może być mazek. Coś do pisania.
albo malowania. Gotowi? Czekamy jeszcze na Jasia. Jest. Mam czystą kartkę. Fantastycznie. To uwaga, pierwsza zagadka. Pamiętajcie, że też możecie mi przynieść ten przedmiot, żeby pokazać. Zakładamy je, żeby skakać przez kałużę. To trzeba narysować albo przynieść i pokazać. Ja już mam. A różnika, a czy będziemy kolorować od tutaj na całą? No, możesz mi narysować, co trzeba założyć, żeby iść i skakać przez kałużę. Mama, pięknie, Ola już ma, widzę. Kuba mi zarysuje. Maja poszła szukać. Maja poszła szukać. O, Maja wróciła. Pięknie, uwaga, 3, 4, pokazujemy. Co się zakłada, żeby skakać przez kałużę? Maja dalej szuka. O, Kuba. To teraz mi głośno powiedzcie. 3, 4, zakładamy. Kalosze. Kalosze, pięknie. A nosimy ją ze sobą i otwieramy wtedy, kiedy pada deszcz. Bo Maja brawo ma kalosze. To teraz co to jest, co zabieramy ze sobą i otwieramy, jak pada deszcz? Co to może być? Otwieramy ją, jak pada deszcz. Parasol? Parasol. Uwaga, 3, 4. Parasol. Uwaga, teraz będzie trudne pytanie. Spadają z drzewa. O, pięknie, ty masz na swoim jesiennym skrzacie. Brawo, Kuba. O, i Ola ma? No uwaga, 3, 4, co spada z drzewa? Liście. Fantastycznie. A uwaga, co jeszcze może być? Niech ja pomyślę. Ja mam liście. Masz pięknego liścia. U, ja wiem. Spadają z drzewa, są okrągłe i czerwone. Liście. I lubimy je jeść. Okrągłe, czerwone, lubimy je jeść. Okrągłe, czerwone i lubimy je jeść. Uwaga. 3, 4. Jabłko. Pięknie. A które zwierzę czerwone sypia na zimę w jaskini? Lepsze. Uwaga, 3, 4. Miś. Miś, niedźwiedź, pięknie. A które zwierzątko chowa swoje zapasy w dziupli? Wiewiórka. 3, 4. Wiewiórka. A które zwierzątko, co zbieraliście, ma kolce? 3, 4. Yes. Pięknie. Tu uwaga, każdy teraz bierze swojego skrzata jesiennego. No. I sprawdzimy, czy pamiętacie jesienną piosenkę o niedźwiedziu. Pamiętacie? To ja wam przypomnę, a potem będzie wasza kolej, żeby zaśpiewać. Ja wiem.
Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, będzie zły. Jak się zbudzi, będzie zły. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Druga godzina niedźwiedź chrapie. Trzecia godzina niedźwiedź łapie. To teraz uwaga, kto jest chętny, żeby zaśpiewał nam piosenkę? O, Jaś. Jaś śpiewa pierwszy. O, Jaś, tylko jeszcze mikrofon musimy włączyć. O, już. Bo boimy, jak się zbudzi, to nas haps. Sieć. Jak się zbudzi, kto zje. Pierwsza godzina, niedźwiedź. Śpi. Druga godzina, niedźwiedź. Fapie. Trzecia godzina, niedźwiedź łapie. Pięknie, Jaś. Kto jeszcze jest gotowy? Kuba jest gotowy. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się to boimy, na palcach chodzimy. A jak się zbudzi, to nas je. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Druga godzina, niedźwiedź łapie. Trzecia godzina, niedźwiedź łapie. Pięknie. Kto jest jeszcze odważny? Ola. Mikrofon. Bo my nie możemy ich odmute, nie? Ola, musisz włączyć mikrofon, myszko. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas je. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Druga godzina niedźwiedź łapie. Trzecia godzina niedźwiedź łapie. Pięknie. Maja, czy ty byś chciała nam zaśpiewać? To włącz mikrofon. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go boimy się. Stary niedźwiedź mocno śpi. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Druga godzina niedźwiedź chapie. Trzecia godzina niedźwiedź łapie. Wspaniale. A słuchajcie. Pamiętacie, co jeszcze musieliście przygotować, żeby zdobyć swój guziczek jesieni? Musieliście zrobić wiersz. Czy każdemu się udało nauczyć swoje linijki? Słuchajcie, wyszło wam, wszystkie skrzaty wstały. Wszystkie skrzaty, żeby teraz wstały.
Ja mam nasze światełko i na specjalnej deserce koło naszego skrzydłego serduszka leży nasz guziczek Pani Jesieni. I ja teraz chciałam powiedzieć, że ten guziczek Pani Jesieni otrzymuje każdy z krzat z naszej gromady Leśne Ludki. Otrzymuje go skrzat Ola, otrzymuje skrzat Kuba, skrzat Maja, skrzat Jaś, skrzat Kuba z, skrzat Kuba w, skrzat Irenka, skrzat Martusia, skrzat Banda, skrzat Basia i skrzat Gabryś. To wszystkie skrzaty teraz pokażę mi serduszko czułe. I te specjalne wasze guziczki Duchna wam przywiezie i będziecie mogli naszyć na swojej szafie. Wspaniale, to ja myślę, że możemy zaśpiewać piosenkę. Może też o niedźwiedziu. Gotowi? Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. Jedna nóżka, druga nóżka, a tu jest mój zadek. Lubię miodzik, kocham miodzik, zabieram go pszczółkom. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę ruką. Wspaniale. Słuchajcie, tak jak już dostaliśmy nasz guziczek, to możecie teraz zdjąć swoje barety i szafy, żebyśmy ich nie pobrudzili. I chciałabym, żebyście wzięli teraz wasz papier. I kładziemy ten papier na głowę. Kładziemy papier na nos. Kładziemy papier za plecami. Kładziemy papier przed sobą. Kładziemy papier pod pupą. Kładziemy papier na głowie. Pod pupą. Na głowie. Przed sobą. Ten nasz papier, teraz ważna sprawa, składamy na pół. I otwieramy. Zrobiła nam się taka linijka tutaj, zgadza się? To teraz nasz papier składamy na pół w drugą stronę. I otwieramy. I zrobił nam się taki krzyżyk. I ja bym chciała, żebyście tym czarnym mazakiem, co mieliście go też mieć, narysowali po tym naszym krzyżyku. I oprócz po tym krzyżyku, to chciałabym, żebyście jeszcze narysowali linijki na górze, dookoła, taki obwód zrobili. Rysujemy, rysujemy. Duchna też rysuje. I zaraz wam pokażę, co Duchna narysowała. Igu, możesz pokazać swój papier, proszę. To jest krzyż, tak? Tak. Okej, okay. I co dalej? I dalej rysujemy czarnym mazekiem po naszym krzyżu. I dookoła kartki. Taka ramka, żeby nam się zrobiła. Naju, proszę, dookoła. Słoneczko. Ale ja nie mam go. Jak będzie gotowe, to pokażcie po tym, że macie gotowe. I pomyślcie, co to może być, co ta Duchna wymyśliła, że my tak rysujemy na tej kartce. Nie przejmujcie się, jak linijki nie będą proste, bo zobaczcie, u Duchny to też takie zygzakowate wyszło wszystko. Pięknie. Jak myślicie, co to może być? Ktoś ma jakieś pomysły? Kuba. No. Teraz. Jeszcze raz? Okno. Super. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Krzyżyk.
Czy to jest okno? Zaraz się dowiemy. Słuchajcie. Niebo. Niebo. Niebo może być niebo, może być okno. Czy każdy z was ma klej? To teraz... Glu. Zobaczcie, co duch nas zrobi. Na tej mojej kartce, gdzie porysowałam czarnym markerem, ja sobie narysuję... Ja nie wiem. Wezmę sobie jedną kropkę, drugą kropkę. Tu sobie też zrobię taki krzyżyk. Tu zrobię, o, tu zrobię takie góry. Tu zrobię takie fale. Tu zrobię jakieś kropki na tej mojej kartce. O, ale czy coś widać, jak ja tylko tak tym klejem pomalowałam? Widać? Nie. Teraz dobrze by było, że albo widzicie to nad biurkiem, albo duch ma pudełko. Kładzie moją kartkę do pudełka i na ten klej sypię solą. Na moją całą kartkę sypę solą. Pamiętajcie, żeby było dużo tych wzorków, co je namalujecie klejem. Duchna wymiesza, wymiesza. Chcecie zobaczyć, co u mnie powstało? Uwaga. Zobaczcie. Ja mam takie. Zaraz zobaczymy, co wy macie. I jak myślicie, co to może być? Widzisz, Maja, teraz bierzemy tą naszą sól, czyli wcale jej nie jemy, tylko robimy nią rysunek. Uwaga, jak będą wasze piękne prace gotowe, to je tak podnieście do góry i pokażcie, co wam wyszło. U, Jaś, pięknie. Pięknie to wasze. U, Kuba, zaraz zobaczymy, co u Kuby wyszło. Jest! Mam za dużo soli. No ja też miałam za dużo i musiałam strzepać z powrotem do pudełka. A ja musiałam do tosa. No, no tak, to tak najlepiej. No ja do kosza później pójdę. Wow, Kuba, ale wyszło ładne u ciebie. Uwaga, zaraz na 3-4 pokażemy wszystkie prace, a duchna Teresa nam zrobi piękne zdjęcie. Dobra, to poczekamy na wszystkich. Czekamy jeszcze na Maję i na Olę. Maja, wyszło? Uwaga, 3-4, pokazujemy nasze piękne prace. Słuchajcie, co to może być? Czy ten nasz obrazek to jest niebo, czy okno? Jak myślicie? Okno. Czy na niebie mamy takie kratki? Okno! Okno, brawo Kuba, ty byłeś pierwszy, co powiedziałeś, że to okno. Brawo, to jest nasze okno. Czasami jak wstajemy rano i się obudzimy i otworzymy nasze zasłony, to na naszym oknie są takie obrazki. Czy wy wiecie, kto je maluje na naszym oknie? Kuba. Ten niegrzeczny elf. No, to nie, nie, niegrzeczny elf. Ktoś inny maluje. Kto inny? Maja. Dziady! To taki mówią do niego dziadek, dziadek. Mróz! 3-4! Mróz! Dziadek Mróz. A jak przychodzi dziadek Mróz,
to znaczy, że przyszła do nas pani... Zima. Zima, przyszła pani zima i wiecie co? U mnie za oknem pada śnieg. Czy u was też pada śnieg, czy nie? Nie. Jak tylko pada u mnie śnieg, to poczekajcie, ja go przedmucham, żeby poszedł do was. Już go przedmuchałam, żeby poszedł do was. I jak przychodzi pani zima, to pani zima to jest taka malarka. Pani zima lubi malować razem z dziadkiem Mrozem obrazki u nas na oknach. I malują je nie farbami, nie solą i klejem, tylko mrozem i śniegiem. Jak przychodzi pani zima, to maluje, uwaga, ja pierwsza, wy ze mną. Zima nasza malarka. Zima nasza malarka. I malujemy jak zima. Zima nasza malarka. Zima nasza malarka. A jak pada śnieg z nieba, to nasze płatki wyciągają rączki, wyciągamy rączki i te płatki pomalutku spadają na ziemię. Pokażcie mi, jak płatki spadają na ziemię. Pięknie. A jak przychodzi mróz i jest tak zimno i szczypie nas w nos, to wtedy wszystko zamarza i stajemy nieruchomo. Nie wolno się ruszać. To uwaga, zagramy teraz w grę. Jak zimna iga powie zima, to wszystkie skrzaty malują zimę. Jak druhna iga powie śnieg, to wszystkie skrzaty na dół jedą jak płatki śniegu. A jak druhna iga powie mróz, to stajemy nieruchomo. Uwaga, stajemy z krzeseł, nikt nie siedzi, wszyscy wstają. Gotowi? Zima! Mróz! 3, 4, zima! 3, 4, śnieg! I idą płatki na dół. 3, 4, mróz! Tu uwaga, zaśpiewamy pewną piosenkę, gotowi? Pada śnieżek, wieje, wieje wiatr. Pada śnieżek, wieje, wieje wiatr. Jedna kula pac, druga kula pac, a bałwanki w kapeluszach tańczą. Jedna kula pac, druga kula pac, a bałwanki w kapeluszach tańczą. Uwaga, zima! Śnieg! I mróz! A czy wy lubicie zimę? Kto lubi zimę? Palec na nos! Posłuchajcie, ale ta nasza zima pewnego razu wcale nie chciała przyjść. Chcecie posłuchać dlaczego? To uwaga, siadamy wygodnie, otwieramy oczy i otwieramy uszy. Posłuchajcie. Czy zdarzyło wam się kiedyś coś zgubić? Zapewnie tak. Więc pewnie wiecie, jakie to paskudne uczucie, kiedy to staramy się coś znaleźć i nic nie możemy znaleźć. Czujemy się wtedy źli i smutni. Nasze zdenerwowanie jest tym większe, im cenniejszy jest dla nas przedmiot, który zgubiliśmy. Wyobraźcie sobie, jakbyście się czuli, gdybyście zgubili ulubioną zabawkę. Byłoby wam smutno? A jakbyście się czuli, gdybyście zgubili zimę? Czy byłoby wam smutno? Byłoby smutno, to posłuchajcie, ale nie wszystkim byłoby smutno. Bo niektóre osoby, słucham. Maja? Nie słychać was, musicie włączyć mikrofon. Nie słyszycie, ja was też nie słyszę. A czy inne skrzaty mnie słyszą? Jak mnie słychać, to pokażcie palec na nos. Ja wszystko słyszę. Wszystko słyszysz, super. To Maja ma pewne problemy. To pewnie ten śnieg, słuchajcie. To jakbyśmy coś zgubili,
to byłoby nam przykro, byłoby, tak? Posłuchajcie, co się stało w pewnym królestwie. Dawno temu było sobie królestwo, którego mieszkańcy strasznie lubili narzekać. Narzekali dosłownie na wszystko. Nawet na to, że kot miauczył za głośno, powozy jechały za szybko, a kwiaty spachniały zbyt ładnie. Jednym największym powodem do narzekań była zima. Dzień dobry, proszę pana. Straszną mamy zimę w tym roku, ktoś mówił. Och, tak sypie i sypie śniegiem, już nic nie widać. Mróz, aż szkoda z domu wychodzić, odpowiadał ktoś inny. Ta zima mogłaby sobie już pójść. Po co komu taka pogoda? Cały czas zawieruch, próbował jeszcze. I tak narzekali, gdyby nie fakt, że pewnego dnia usłyszała ich pani zima. Zrobiło się jej strasznie smutno, że ludzie tak o niej źle myślą. Zarzuciła na siebie zimową pelerynę i odeszła w siną dal. Ktoś, kto ją zobaczył, powiedział, że nawet strasznie płakała, a wszystkie jej łzy zamieniały się w lśniące sopelki, które spadały na drogę. Wraz z odejściem zimy przyszło słońce, które początkowo bardzo ucieszyło mieszkańców, jednak szybko sprawiło, że całe królestwo stanęło do góry nogami. Zwierzęta chodziły zmęczone, bo zostały wybudzone ze snu. Owoce i warzywa marniały spalone ostrym słońcem, a muchy i komary doskwierały od rana do wieczora. Wszyscy mieszkańcy zaczęli tęsknić za zimą i zaczęli doceniać, ile dobrych rzeczy przynosi. Król postanowił wysłać po panią zimę najlepszych śmiałków z królestwa. Podążali oni śladem sopelków, które już prawie całe stopniały. Stworzyły kałuże. Kiedy ją znaleźli, stała w pięknym lodowym ogrodzie, zrobiąc drzewa kryształami śniegu. Wokół niej wszystko skrzyło. Wszędzie zabawnie dreptały pingwiny, kołysząc się z boku na bok, a małe bałwanki wirowały w śniegowym tańcu. Kiedy pani zima zobaczyła poszukiwaczy, wyraźnie posmutniała. Po co tu przyszliście? Nie dość się już od was nasłuchałam, jaka jestem zła i niepotrzebna. Przepraszamy, pani zimo, bardzo nam ciebie brakuje, powiedział jeden z poszukiwaczy. Wróć do nas, kochana pani zimo, tak strasznie tęsknimy za śniegiem i łyżwami i sankami, zalepieniem bałwana, zarzucaniem się śnieżkami, ktoś inny powiedział. Jeśli do nas wrócisz, obiecujemy, że już nigdy nie będziemy na ciebie narzekać. Pani zima zastygła w zastanowieniu. Dobrze, wrócę do was. Musicie w końcu przestać narzekać, bo nawet nie wiecie, jak wasze słowa mogą zranić osobę. Po powrocie pani zima, królestwo zmieniło się do nie do poznania. I wcale nie dlatego, że były znowu pokryte białym puchem. Zmienili się jego mieszkańcy. Nie narzekali już wcale, tylko zawsze starali się znaleźć coś pozytywnego i wyjątkowego i przez to żyli długo i szczęśliwie w królestwie pełnym zadowolenia. Słuchajcie, czy ci mieszkańcy chcieli, żeby zima przyszła do nich, czy nie? Chcieli, czy nie? Podobała im się to pani zima, czy nie? Nie, nie podobała się. Cały czas na nią narzekały. I jak pani zima to usłyszała, to jak jej się zrobiło? Pokażcie, jaką miała pani minę zimę. Płakałaby. Płakała i ona sobie poszła. A jak poszła i przyszło słońce i wszystko się pozmieniało, to czy było dobrze, czy źle? Dobrze. Źle. Bo zwierzęta się obudziły i niedźwiedź był niewyspany. Owoce się zaczęły palić w słońcu. To dobrze czy źle? Pokażcie palcami. Dobrze czy źle? Źle. I co król postanowił zrobić? Nie
Żeby było dobrze. Żeby było dobrze, powiedział, żeby znaleźć panią Zimę. I poszli, idziemy wszyscy na poszukiwania pani Zimy. Idziemy, idziemy, idziemy. Aż ją znaleźli, przekonali, żeby wróciła. Ale pani Zima obiecała, że wróci pod jednym warunkiem. Ktoś pamięta ten warunek? Że nie wolno będzie im narzekać. Bo jak ktoś tak narzeka, narzeka, to może sprawić przykrość drugiej osobie, tak samo jak Zimie było smutno. Czyli zobaczcie, to nasza pani Zima, mimo że jest zimno za oknem i mróz szczypie po nosie, to ona wcale nie jest taka zła, prawda? I ja myślę, że skrzaty leśne ludki powiedzą pani Zimie, że nie jest zła. Pomożecie mi? Jak pomożecie, to pokażcie tak, że pomożecie. To uwaga, wstajemy. I kraszczemy, uwaga, tylko nogi. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Zima wcale nie jest zła. Nie jest zła. Teraz uwaga. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Zima wcale. Zima wcale nie jest zła. Nie jest zła. To jeszcze raz, ostatni raz wspólnie. Uwaga, trzy, cztery. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Zima wcale nie jest zła. Nie jest zła. To kto by sam chciał powiedzieć, że nasza pani Zima nie jest zła? Kto się zgłasza? Kuba się zgłasza, to słuchamy Kuby. Uwaga. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Zima wcale nie jest zła. Pięknie. Kto jeszcze się zgłasza? Jaś. Słuchamy Jasia. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Nie jest zima wcale. Nie jest zła. Pani, ale kto się jeszcze zgłasza? Maja próbuje? Tak, to włącza Maja mikrofon. Zima nie jest taka zła. Pięknie. Uwaga, wszyscy stają przy swoim krześle, tak samo jak druhna stoi? Pokazują mi rączki? I jeszcze raz wszyscy razem powiemy. Trzy, włączcie swoje mikrofony, żeby was było dobrze słychać. Ja słucham. Mam mikrofon. Pięknie, uwaga. Trzy, cztery. Hu, hu, ha. Hu, hu, ha. Zima wcale nie jest zła. Nie jest zła. Nie jest zła. Słuchajcie, to ja mam dla was zadanie. Mamy zrobione nasze zimowe obrazki. Pokażcie mi te wasze zimowe obrazki. I ja bym chciała, że jak u was na oknie pojawi się taki zimowy obrazek, to wy zrobicie jemu zdjęcie i wyślecie do druhny Igi. Bo to znaczy, że ta zima do was przyszła. A jak pójdziecie na spacer i znajdziecie coś innego zimowego, to też zróbcie zdjęcie. Ja znalazłem coś w parku. Co znalazłeś w parku? Drzwi w... Te małe drzwi. Kształtowe drzwi. Kształtowe drzwi. To musisz zobaczyć, czy na tych skrzydłowych drzwiach pani Zima narysuje obrazek. A teraz ładnie wstaniemy i pożegnamy się. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze raz powiemy, uwaga. Hu, hu, ha. Ha. Hu, hu, ha. Zima wcale nie jest zła. Uwaga, skrzaty. Serduszka. Krzaty. Serduszka. Serduszka. Uwaga, kończymy naszą zbiórkę.